Ja was witam, kochani. Gdzie jestem? W Zakopanem. Nie chciałam wam wcześniej powiedzieć, bo nie chciałam zapeszać, bo to jest niespodzianka od życia, bo to wymyślił mój mąż. Ja nic nie planowałam, nie spodziewałam się, że będę. Tak więc, kochani, jak wspominałam wcześniej, ja nie piszę sobie żadnych scenariuszy, planów. Plany, po co mi plany? Wszystko, że dzieje się spontanicznie. Jak widzicie, mam cudowną pogodę. Mój syn mówi, mamo, będzie cały tydzień miał padał deszcz, bo tak było. Mówi, ale trafiliście. Ja mówię, że to nie jest ważne. Ważne, że będziemy razem. Ponad 20 lat byliśmy jeszcze z dziećmi na wczasach razem. Po 20 paru latach jestem znowu, ale tym razem tylko z moim mężem, kochani. Marzenia się jednak spełniają. Wcześniej czy później. Wszystko się dzieje. Dlaczego tak długo nie jechałam? Bo po prostu już odpuściłam. Nikt mnie nie zapraszał, a ja nie lubię się prosić i na siłę namawiać. Teraz u mnie dzieją się niesamowite rzeczy. Więc ja rzucam w przestrzeń, w kosmos moje życzenia i to się dzieje. Jeszcze czeka mnie jedna niespodzianka, jeszcze jeden wyjazd, ale oczywiście nie powiem wam. Tak jak mówią, pogodę mam fajną, świeci słoneczko. Deszczu nie ma. Idę sobie zobaczyć, rozejrzeć się, gdzie jestem, a jestem bliżutko centrum. No to kochani, to tyle wam na początek powiem i pokażę wam, gdzie jestem. Tutaj w tym domku mieszkam. Tu jest taka uliczka. Pięknie, co? I cudowna pogoda. I co bym wam jeszcze powiedziała? Że nie rezygnujcie, kochani, z marzeń. Nie rezygnujcie. Bo marzenia są tak cenne, a za marzenia się po prostu nie płaci. Więc po co się bać marzyć, skoro one są za darmo. A później, tak jak mówię, wszystko się zadziewa. I jest super. No, nie myślałam, że aż tak cieplutko jest, bo wyszłam sobie, a tu jest bardzo cieplutko, słoneczko grzeje. No to kochani, całuski, buziaczki, bardzo was kocham. Jeszcze raz wam pokażę mój domek, w którym mieszkam. Tu jest mój balkonik. Numer mam 16. No to tyle, buziaki.